Zenon Andrzej Remi. Urodził się w 1946 roku. Szara powojenna rzeczywistość zmusiła go do kolorowania swojego małego świata. Jego zabawkami były kredki i ołówki. Już jako dziecko dostrzegał to, czego jego rówieśnicy nie widzieli. Był wrażliwy na otaczający go klimat. W rodzinnym domu architektów miał duże możliwości rozwijania swoich marzeń. Spełniał je, ucząc się i studiując, malował i grał, bo muzyka dawała możliwość przenoszenia się w inną rzeczywistość. Założył rodzinę i dużo podróżuje po świecie, zawsze ze szkicownikiem, otoczony najbliższymi. Do dzisiaj łączy te dwa światy, rzeczywisty i artystyczny. Jest czynnym architektem, jak również wspaniałym artystą. Wie, że sprawia radość, kiedy zabiera innych w swój kolorowy świat. Jakie uczucia lub inspiracje prowadzą Cię do malowania, szczególnie akwarelami, i jakie są Twoje ulubione tematy? No, zacznę od końca. Ulubione tematy to przede wszystkim góry, pejzaż, akwarela. Po prostu nauczyłem się malować akwarelą. Architektura w rodzinie nie tylko się kończy na, czy zaczyna od Zenonów, ale również moja siostra jest architektem urbanistą i jej mąż architektem, pracują w Kielcach. Przede wszystkim u nas jest taka tradycja, że pierworodny był architektem. Mój dziadek, którego nie znałem, bo umarł kilkadziesiąt lat przed moim urodzeniem. Dziadek był, miał Zenon na imię, bo urodził się świętego Zenona. To był Zenon Adam. Jego syn studiował architekturę w Lwowie. Jego syn Zenon Marian, mój ojciec, też studiował w Lwowie i później znowu i pracował jak jego ojciec w Nowym Sączu. No ja jestem Zenon III. Mój syn Zenon Bartosz jest czwartym architektem i jego synowie Zenon Mikołaj i Matyś też zdradzają talenty twórcze. Tym razem już pierworodny powiedział, że będzie też skończył ekonomię i biznes w Dublinie i stwierdził, że on będzie menedżerem projektanta, a młodszy jego brat Matyś będzie twórcą w tej pracowni architektoniczno-diabli wiedzą jakiej, plastycznej, komputerowej, no bo to tyle, że wszystko się opiera o komputery. Inspirujące są dla mnie architektura małych miasteczek polskich czy Europy. Tam, gdzie ostatnio się rozpodróżowałem i podróżuję po, no mogę powiedzieć, że już teraz po całym świecie. Zaczęło się od Chorwacji. Od wyspy Vis, miasteczka Komiža.
i tam dużo robiłem szkiców, bo to jest zabytkowe miasteczko. No i tam też pływaliśmy z komandorem Jackiem na jachtach motorowych. I tam powstał pomysł rysowania i pisania wierszyków i humorystycznych takich rysuneczków pod tytułem Dziennik podkładowy. To znaczy był pod pokładem był rysowany i pisany. Natomiast teraz służy za podkład do filmów moich wnuków. Osobnym rozdziałem mojej twórczości są to ilustracje. Ilustracje do książek, ilustracje do bajek, do nut, głównie dla dzieci, wydawanych przez wydawnictwa muzyczne. Też już jest spora kolekcja książeczek, bajeczek, opowiadań, historii. Jedną z takich ulubionych to była historia o Mozarcie, bajka o Mozarcie. Żył w Salzburgu pewien chłopiec, co muzyczny miał zdolności, grał na skrzypcach, klawesynie, ku rodziców swych radości. To była jedna z pierwszych książeczek dla dzieci malowanych, rysowanych, wymyślonych, gdzie Mozart dlatego, że podróżował po Europie, no więc wymyśliłem sobie, że będę rysował architekturę tych wszystkich miejsc, gdzie on tam był. Edukacja dzieci od najmłodszych powinna iść w tym kierunku, żeby one wiedziały, co to jest piękno, co to jest sztuka, co to jest muzyka, architektura i tak dalej. To wszystko musiało być prawdziwe, bo dzieci są okrutne, one wszystko wiedzą. Zresztą dzisiaj też pokazały, że wiedzą bardzo wiele o Mozarcie, o muzyce. Meble, wnętrza, no wszystko to musiało być prawdziwe. Oczywiście w takiej bajkowej formie, kolorowej. No i to była trudność, bo się okazało, że zacząłem rysować współczesną architekturę, a nie z okresu jego młodości. No, musiałem tam kilka rysunków poprawiać, ale udało się książeczka. Wydana została przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. No i tak rozpoczęła się moja współpraca z wydawnictwem muzycznym i z malowaniem książeczek. No, przede wszystkim lubię to dobre towarzystwo. Lubię dobre towarzystwo, gdzie jest dobra muzyka, gdzie są naleweczki i jest dobre jedzenie. I ostatnio pokochałem ocean. Giewoncie, którego zawsze mam, jak jestem Zakopanem, to zawsze wstaję, budzę się z widokiem na Giewont.
To jest góra święta dla wszystkich Polaków. To tam szkicuję i fotografuję i maluję. Grono przyjaciół, których obdarowuję świątecznymi karteczkami, którzy twierdzą, że święta dla nich przy Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy zaczynają się w momencie, jak przyjdzie kartka malowana przez Zenka. No to też staram się te kartki malować i rozdawać. No, swoją pierwszą karteczkę to ulepiłem z kolorowych papierów, jak miałem 6 lat. No i później tak już to zostało. Teraz, tak jak liczę na okrągło, to zrobiłem w życiu chyba 3000 karteczek malowanych głównie akwarelą. Przede wszystkim trzeba pokochać to, co się robi. I jak mówił mistrz Hasior, 90% to jest praca, 10% jest talentu. Cieszyć się tą pracą i tym, co się robi i co ludzie lubią, czy słuchać, czy oglądać. Że robimy, oprócz tego, że robimy dla siebie, to robimy też dla innych. No i ważne jest, żeby patrzeć, słuchać, oglądać, zapisywać to w pamięci i to przelewać na papier, to przelewać na muzykę. No i przede wszystkim to lubić tą swoją robotę, bo to jest piękne. I no i